tutaj to dużo, dużo, dużo do roboty tu byłoby. Tutaj dużo, dużo. Ojej, ile tu roboty. Bo tu zacząć tak. O, to niepotrzebne. To był rok może jakiś 31, 2, to na jesieni. Ono było grubości jak palec, bo to był dąb gruby, no, dużo był grubszy. I potem ten dąb wykopaliśmy, i, bo tam by, tak, trzeba było cały wykopać, żeby karpy nie było. I potem ten jeszcze posadziłem, ta. Ale to jeszcze ojciec żył. No to jeszcze jak tylko sadziłem, to jestem z tą myślą, że coś będzie. No to on był w wysokości, może miał już 1,5 metra, a grubości jak palec był. Cienki był. A to jest to znaczy normalny, zwykły jesion, jak drzewa rosną. A to był oczkowany był, no i ja potem już tak kierowałem, przyginałem, przywiązywałem, żeby to już kształt nadać, żeby tej, bo trochę to, trochę początki to ojciec trochę mnie naprowadził, a później już ja sam robiłem. Ojciec był, miał i rolnictwo trochę było i ogrodnictwem się zajmował. No ja przy ojcu nauczyłem się, bo ojciec jeszcze za cara, jak to było jeszcze za cara, to był w nakładach ogrodnikiem był. Potem ktoś był w domu, miał trochę było, no było gospodarstwa i ogrodnictwem zajmował się. Tak się, jak się mówi, to produkcja była, bo flance byli, pomidory tam, kwiaty, kapusta, kalafiory, cebula, no takie wszystko było. I tu ludzie przychodzili i kupowali u nas. Tu byli dęby, byli jodły, byli morwy, byli morwa biała, jesiony byli, drzewo oczkuje się, bo tak, szczepienie drzew to jest tak kwiecień, szczepienie drzew, a oczkowanie, jak się oczkuje drzewo, bo ja bym pokazał panu, jak to wygląda to oczko, to od pół lipca do pół sierpnia oczkowanie drzew. A ja to wie pan, to on był zaczkowany, a potem później się to nadawał kształt, żeby to tak do dołu. Przywiązywał tam, no, kręcił, przywiązywał, żeby to już nie rosło w górę, a żeby to nadać kształt do dołu. To potem jeszcze tak gdzieś tak pół czerwca, to jeszcze stawię drabinę, bo mam teraz, i teraz trzeba byłoby na nią dużo zrobić, ale ja nie dam rady. To potem jeszcze takie, które pędy. Widzę, to przycinam. To przycinam, żeby ładnie wyglądał, żeby nawet do góry nie było tam. I u dołu też podcinam zawsze, co roku u dołu się podcina. Bo teraz on trochę wyżej podciął, to nie leżą. A nieraz jak ja trochę wyżej, to mnie leży aż prawie na ziemi niektóre pędy leżą. Kręcał, przywiązywał, żeby to... Bo jak kiedyś się mój, że jeden mój żart, to tyle nałamane. To trzeba było zakręcać łożęciek. Już on ma tę tendencję do dołu, ale trzeba pilnować stale, bo jeszcze to da się giąć, bo inne drzewo to będzie pęka, a jeszcze to da się giąć. Nie umiem tak się wysłowić. Wie pan, to trzeba lubić. Lubić mieć jakieś zainteresowanie w czymś, bo nie każdy człowiek tak, jak u mnie tu przy domu. Inny przyjdzie, popatrzy, ot, przejdzie nic, a idzie, ale ładnie, ładnie tu pana. Żona lubiała kwiaty, ja lubię. Cierpliwie, pomału, powoli trzeba mieć cierpliwość. Tak. Wie pan, bo jest ludzie różne i nerwowe i mają charakter spokojny. Pan Sawicki był architekt i ten Wilczewski, a pan mieszkanie w bloku dostanie i pan dożyje. Ja mówię, panie, ja starych drzew nie przesadzam. Ja, żeby to drzewo, żeby ono było można sprzedać i przejęło się, on nie sprzedał za nic. Dla mnie to wie pan taka rzecz bezcenna. No, ja i za 100 tysięcy też bym nie sprzedałbym. Nie. O, dużo ludzi widziało. Dużo. To było tak, 3 Amerykanów było z kamerami, kamerowali tutaj. Jedna to była żona Polka. To ona tu, ja jej mówiłem, ona jemu, dla męża
mówiła, to kamerował, potem był Anglik, był, też kamerował, z Anglii był, kamerował, to tam, tu i później raz Murzyn był w Zarze. To Murzyn zajrzał, pokręcił głową, ale co ja z nim się nie rozmówię nic, tylko popatrzył, no i poszedł, pojechali. Gdyby ktoś zaoferował panu za to drzewo, na przykład, drugie życie. Drugie życie? Od nowa. Nie chciałbym już. Ósmy 1914 rok. Łapiński Mieczysław, nazywam się. To tak gruba już, nie da się uciąć. Nie dam rady.